Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu tygodniowym od 25 listopada do 1 grudnia bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i zobaczymy, moi kochani, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek 10 kielichów, wtorek paź mieczy, środa koło fortuny, czwartek paź buław, piątek rycerz buław, sobota 6 kielichów i niedziela 9 kielichów. No bardzo fajny tydzień i król kielichów w tle, kochani, jakieś niespodzianki, udane spotkania. No będzie też praca, jeżeli tej pracy szukacie. Będzie docenienie w pracy, jeżeli pracę macie. Dużo się będzie działo, będziecie rozwijać swoje umiejętności. Pod koniec tygodnia będzie Was rozpierać energia, więc tutaj być może jakieś treningi, pasje, nowe jakieś szkolenia, nowe jakieś ciekawe zajęcia. Wpływ będzie miał na ten tydzień rak, skorpion bądź ryba, przyjaciel, partner, partnerka, koleżanka, przyjaciółka, może rodzice, ktoś, komu ufacie, z kim macie świetne relacje, uda Wam się z kimś pogodzić, ktoś będzie prosił o wybaczenie, ale też karta symbolizuje o takim spokojnym tygodniu, obfitującym w bardzo dobre wydarzenia, świetnym samopoczuciu. Tutaj strzelce, które robiły sobie ostatnio badania, te wyniki będą świetne, więc nie macie się czym przejmować. No i ogólnie bardzo sympatyczny tydzień, taki spokojny, taki po prostu bez żadnych jakichś niepokojących wydarzeń, zwłaszcza cudowny będzie weekend. Samotne strzelce mają szansę kogoś poznać, więc widzę tutaj randki, widzę fajne spotkania, być może zapałacie do kogoś uczuciem. W stałych związkach bardzo dobra tutaj energia, dużo miłości, czułości, randek, wspierania siebie nawzajem, możliwe zaręczyny bądź wyznania uczuć. Moi kochani, możecie liczyć tutaj też na pomoc kogoś lojalnego, kto dobrze Wam doradzi, podpowie, ewentualnie cierpliwie wysłucha, co macie do powiedzenia. Czasami potrzebujemy komuś się wygadać, wyżalić, żeby mieć taką wewnętrzną ulgę. Dopowiem sobie tylko tego pazia mieczy. O co tutaj chodzi? Dwa miecze i jeszcze jedna karta. Dwa kielichy. Super. Moi drodzy, poniedziałek, bardzo cudowny dzień. Dziesiątka kielichów mówi o świetnym samopoczuciu, dobrych relacjach z ludźmi, dobrych wiadomościach, zrealizowaniu swoich projektów. Fajna atmosfera w pracy, bądź pojawi się jakaś ciekawa oferta, więc warto z niej skorzystać. Wydaje mi się, że jeżeli chcecie pracować, to podejmiecie w tym tygodniu jakąś pracę. Świetne relacje rodzinne z przyjaciółmi, więc tutaj możecie dowiedzieć się, że na przykład ktoś spodziewa się dziecka, może ktoś zaprosi Was na święta, na chrzciny, na ślub, więc tutaj mogą być jakieś fajne odwiedziny z zaproszeniem. Dziesiątka kielichów jest to też karta pozytywnie zakończonych spraw, zwłaszcza przy pomocy, przy współpracy osób życzliwych, które chcą pomóc bezinteresownie. Co jeszcze? Ważne będą dzieci, ważna będzie rodzina, więc tutaj wszystkie jakieś sprawy urzędowe z tym związane też jak najbardziej pozytywne. Bardzo udany dzień, bez żadnych jakichś nieprzyjemnych sytuacji. No, jakaś dobra wiadomość, która uszczęśliwi nie tylko Was, ale właśnie Waszych bliskich, więc tutaj będzie okazja, żeby podzielić się z najbliższymi jakąś dobrą wiadomością. Dobre informacje, jeżeli chodzi o dom, mieszkanie, może chcecie kupić, może wynająć, może się przeprowadzić, więc tutaj pojawią się jakieś okazje, warto z nich skorzystać. We wtorek mamy pazia mieczy, dwa miecze i dwa kielichy. Paź mieczy mówi o tym, że się nad czymś zastanawiamy, mamy jakiś pomysł bądź coś, o czymś myślimy, ale jeszcze nie jesteśmy gotowi podjąć jakiejś decyzji. Być może chcecie ją skonsultować tutaj w dwójce kielichów z kimś, komu ufacie, albo po prostu ze swoim partnerem bądź partnerką. Jeżeli chodzi o rozmowy w sprawie pracy, no to rozmowa bardzo dobrze, że tak powiem, przebiegła. Zrobiliście dobre wrażenie na pracodawcę, ale Wy też odczuliście, że to jest chyba praca, która na Was czekała. Natomiast będziecie musieli poczekać na decyzję i tutaj na wiadomość zwrotną, czy faktycznie ten etat będzie Wam przydzielony, czy być może komuś innemu. Co jeszcze? Samotne strzelce. Ktoś o Was myśli, ktoś z Waszego otoczenia, być może tam, gdzie mieszkacie, być może w pracy, może niedawno ktoś się przeprowadził i jakiś fajny sąsiad bądź sąsiadka często zerka na Was. No, może być to ktoś, kto chce Was bliżej poznać, może faktycznie jakaś miłość tutaj od pierwszego wejrzenia będzie, więc warto zaryzykować. Bardzo dobra współpraca w tym dniu, tylko nie podejmujcie jakichś ważnych decyzji odnośnie jakichś spraw urzędowych, zwłaszcza związanych z dziećmi. Może być też taka sytuacja, że tutaj zastanawiacie się nad wyborem dalszej edukacji Waszego dziecka bądź dodatkowych zajęć. Możliwe też, że sami chcecie się zapisać na jakieś kursy, szkolenia, rozwijać swoją wiedzę, poszerzać swoją wiedzę, rozwijać swoje umiejętności i tutaj też zastanawiacie się, przeglądacie być może różne propozycje, rozmawiacie, konsultujecie, ale raczej w tym dniu bez konsultacji bym poważnych decyzji nie podejmowała. W finansach stabilnie. Myślę, że tutaj jesteście w takiej równowadze finansowej, więc nie powinno być żadnych kłopotów, jeżeli chodzi o wydatki. No i moi drodzy, starajcie się, że tak powiem, nie reagować na jakieś plotki. Mamy tutaj pazia mieczy, gdzieś tam może krążyć jakaś informacja, ewentualnie no, zobaczycie wścibski wzrok sąsiadów, że być może ktoś tam odprowadza Was do domu. Więc na to po prostu nie reagujcie, nawet jak ktoś zapyta, to po prostu przemilczcie temat. No jest ta dwójka mieczy, która na razie mówi, że nie chcecie o pewnych tematach mówić, więc być może będzie to właśnie dobra taktyka. W związkach tutaj temat też dzieci poruszany, ewentualnie no jest jakiś pomysł, nad którym chcecie się zastanowić, więc tutaj myślę, że warto będzie wysłuchać, co Wasza druga połówka ma na ten temat do powiedzenia. Ewentualnie może to dotyczyć spraw zawodowych. W środę mamy koło fortuny, bardzo szczęśliwy dzień, zbiegi okoliczności, których się nie spodziewacie, możliwy wyjazd, możliwa praca za kółkiem, mogą być jakieś takie sytuacje, gdzie będziecie współpracować w większym gronie, może tutaj ktoś chcieć jakby wpłynąć na Wasze decyzje, więc starajcie się myśleć samodzielnie, oczywiście możecie się tutaj zasugerować czyjąś radą, ale dobrze by było, żeby nie pozwolić sobie namieszać w głowie, jednak nie odwieść od jakiegoś pomysłu, który już sobie wcześniej uzgodniliście. Bardzo pozytywny dzień, sprawy ruszą do przodu, dobra organizacja pracy dnia i ogólnie pozytywnie załatwione sprawy urzędowe, planowanie wyjazdu bądź podróży, ewentualnie w tym dniu strzelec gdzieś tam będzie krążył w terenie, być może macie taką pracę, że gdzieś tam dojeżdżacie do klientów, więc ciągle będziecie w ruchu, ciężko będzie Was na przykład stacjonarnie złapać w biurze. Odmiana sytuacji, tak? Więc jeżeli ostatnio mieliście jakieś kryzysy, czy to w związkach, czy właśnie związane z pracą, tutaj koło fortuny daje ogromne szczęście, mówi o tym, że wchodzicie teraz w nowy cykl, że teraz ta zła passa się od Was odwraca i będziecie bardzo zadowoleni tutaj z ogólnie, że tak powiem, realizowanych projektów i spraw życia bądź innych sytuacji, którymi się zajmujecie, w których jesteście, tak? No fajny ten dzień, zagrajcie w lotto, być może będziecie mieli, kochani, szczęście. Dobrze, w czwartek mamy pazia buław, spotkanie z młodzieńcem, młody mężczyzna, chłopak spod znaku strzelca, to może dotyczyć właśnie nowych jakichś zajęć, czy to Waszych, czy Waszych dzieci, zajęcia sprawnościowe, zajęcia fizyczne, dużo aktywności, może jakiś kurs tańca albo jakieś zawody, treningi. Paź buław, strzelec, może osoba, która chce z Wami współpracować. Pojawią się nowe, kreatywne pomysły, będziecie mieli energię do działania, może ruszacie tutaj właśnie z nowym projektem, może chcecie otworzyć swój własny biznes, więc tutaj rozkręcacie się w jakiejś dziedzinie i idzie Wam świetnie. No i moi drodzy, tutaj możliwe spotkanie, randka, flirtowanie, może ktoś Was gdzieś zaprosi. Ewentualnie, jeżeli jesteście w podróży, będziecie zwiedzać bardzo ciekawe miejsca. Jeżeli faktycznie bierzecie udział tu w jakichś szkoleniach, warsztatach, na pewno będziecie, że tak powiem, nabywać nowych jakichś umiejętności, świetnie realizować się tutaj w jakichś nowych projektach, no bo Paź Buław jest bardzo zaangażowany, chce mu się przede wszystkim i jak najszybciej, no mamy Pazia, później Rycerza, więc tutaj tak jakbyście bardzo szybko tutaj jakąś wiedzę, jakieś nowe umiejętności szybko przyswajali, tak? Może czegoś chcecie się nauczyć właśnie, może coś trenujecie i tutaj będą postępy. Drobne sprawy urzędowe dobrze pozałatwiane, udane spotkania i jakaś fajna wiadomość, spotkanie, które bardzo Was ucieszy i miło spędzicie z kimś czas. W związkach pojawi się temat dzieci, więc tutaj może znowuż chodzić o jakieś kursy, szkolenia, może chcecie rozwijać właśnie umiejętności, swoje pociechy, może jakieś kursy bądź dodatkowe zajęcia językowe. Widać, że Wasze dziecko jest utalentowane, no i nie chcecie tego zmarnować, prawda? Zresztą jak dzieci też mają pasję, jakieś dodatkowe zajęcia, wtedy się świetnie rozwijają, no i, że tak powiem, kształtują swój charakter, prawda? Co mamy w piątek? Rycerz Buław, możliwa podróż, wyjazd, przeprowadzka, ewentualnie będziecie zaangażowani w jakieś sprawy, energia będzie Was rozpierać, tak jak powiedziałam, więc tutaj strzelec aktywnie będzie działał, czy to w pracy, czy w jakichś zajęciach, pomocy komuś, może ktoś do Was przyjechać, oczekiwany kurier, jakieś przesyłki, jakieś dostawy. Być może trzeba będzie komuś pomóc, bądź ktoś Wam pomoże, zwłaszcza tutaj jest zodiakalny lew, że tak powiem, nigdy nie odmawia i chętnie zaangażuje się w jakieś prace, które mu zlecicie. Jest to też karta, która mówi, że jednak zaiskrzy między strzelcem a kimś jeszcze. Ktoś Wam się podoba, widać zaangażowanie, więc być może będziecie tutaj właśnie się już oficjalnie spotykać. W stałych związkach możliwy wyjazd na weekend. Jedziecie sobie w jakieś piękne miejsce, może za granicę, a może po prostu gdzieś nad wodę, chociaż przy tym rycerzu byłabym powiedziała, że raczej w ciepłe jakieś miejsce, więc może tutaj od środy faktycznie niektórzy mają urlop i wyjeżdżają sobie gdzieś, na przykład na Dominikanę. Wylatują, o tak bym powiedziała. Kochani, bardzo dobry dzień na to, żeby oddać auto do warsztatu, ewentualnie zrobić jakiś przegląd techniczny, zwłaszcza przed podróżą, tak, żeby było wiadomo, że wszystko gra. No i ogólnie będziecie tacy dynamiczni, zorganizowani, pewni siebie, nie będzie tutaj żadnych problemów, żeby załatwić jakąkolwiek sprawę. Te osoby, które ćwiczą, trenują, być może przygotowują się do jakichś zawodów, jest to bardzo dobry dzień też na to, żeby w tym dniu czy zdawać egzaminy, czy właśnie brać udział w jakichś szkoleniach, zawodach, bo no, będziecie mieli energię, tak? I będziecie bardzo skupieni i zaangażowani w to, żeby jak najwięcej wynieść wiedzy i mówię umiejętności z jakichś właśnie tutaj szkoleń. Weekend przecudowny, bo macie same kielichy, więc w sobotę być może właśnie jakieś spotkanie z przyjaciółmi, nadrabianie też zaległości w domu, więc może coś tam było odkładane, pranie, sprzątanie, więc będziecie miały czas, żeby się tym zająć, ale będziecie robiły to z przyjemnością. Spotkanie z przyjaciółmi bądź kontakt z kimś, z kim dawno się nie widzieliście, nie słyszeliście, więc może ktoś zadzwoni, może ktoś się odezwie. Bardzo Was ta wiadomość, to spotkanie ucieszy. Świetny dzień na pomoc, na współpracę, dzień spędzony z dziećmi i ogólnie randki, tak? Więc tutaj czy w stałych związkach, czy nowo poznane osoby będziecie uwielbiali spędzać czas ze sobą. Może faktycznie potrzebujecie takiej odskoczni, więc warto zawieźć dzieciaki do teściów bądź rodziców i pobyć sobie chwilę samemu. Może wyjście do teatru, do kina, później do restauracji. I trzymając się za ręce, patrząc sobie w oczy, miło spędzać ten czas. Równowaga emocjonalna, więc będziecie bardzo tacy wyciszeni, uspokojeni. Dobry dzień na wspomnienia, dobry dzień na uczczenie czyjejś pamięci, więc może będziecie pamiętać o czyichś imieninach, urodzinach komuś, zrobi się bardzo przyjemnie. Moi kochani, niedziela 9 kielichów, znowu świetne samopoczucie. No jeżeli jesteście gdzieś nad wodą, gdzieś sobie pojechaliście, na pewno pełno wrażeń, pełno takiego szczęścia, zadowolenia, odpoczynku i ogólnie nowo poznanych ludzi, bądź właśnie w większym gronie, wśród przyjaciół, znajomych, miło spędzacie czas, jakieś niespodzianki, pozytywne wiadomości, no i ogólnie odpoczynek przede wszystkim. Dziewiątka kielichów to jest karta szczęścia, spokoju, zadowolenia też z siebie, że coś udało Wam się osiągnąć, że coś pozytywnie pozałatwialiście, ewentualnie właśnie może pomogliście komuś, bo ta szóstka kielichów dzień wcześniej może mówić o tym, że ktoś być może poprosi Was o pomoc i Wy będziecie przeszczęśliwi, że komuś możecie, czy to dobrą radą, czy nawet finansowo komuś pomóc. Bardzo miła niedziela, taka pełna pozytywnych wrażeń. Życzę Wam, żebyście sobie odpoczęli i bardzo miło ten spokojny tydzień sobie zrealizowali tak, jak sobie to zaplanowaliście. Kochani, to tyle. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film z Waszym znakiem ascendentalnym. Widzimy się na kolejnym czytaniu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.